Marzycie o egzotycznej podróży z plecakiem. Są trzy tryby, w jakich możecie odbyć taką przygodę. Zwyczajny, czyli wyjazd przez biuro podróży, ambitny, czyli wyjazd zorganizowany samemu i hardkorowy, czyli wybieracie sobie kraj i po prostu jedziecie, niczego nie organizując. Nieważne, który tryb wybierzecie, jest 10 podstawowych rzeczy, o których zawsze musicie pamiętać podczas egzotycznej podróży. Poprosiliśmy wytrawnych podróżników oraz speców od organizacji wyjazdów, żeby pomogli nam przygotować taką listę. Oto 10 rzeczy, o których trzeba pamiętać, planując egzotyczną podróż. Numer 1. Wiza. Jeżeli chodzi o wyjazd we własnym zakresie, to musimy szukać informacji o wizowaniu na stronie na przykład Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wiza to zwykle albo na miejscu, w zależności gdzie lecimy, i czasami można jakąś tranzytową, czy pobytową, to kupujemy. Są czasowe zakazy wyjazdów do pewnych krajów, tak? Typu Syria, Irak, tam gdzie wojna jest. Korzystając z oferty biura podróży, wyjeżdżając w jakieś egzotyczne miejsce, jakby mamy sprawę wizy załatwioną, więc tutaj o nic się nie musimy martwić, musimy tylko dostarczyć pewne informacje paszportowe plus zdjęcie. Numer 2. Bilety lotnicze. Często jest tak, że na rejsy liniowe cena biletu zdecydowanie bardziej się opłaca, kupując je od razu w dwie strony. To mnie już w tym momencie skłania do tego, żeby zajrzeć na Skyscanner. Ceny biletów lotniczych mogą być dobre, korzystając na przykład z czarterowych połączeń, więc jakby tutaj też nie każdy wie, że można kupić sobie czarterowe połączenie, powiedzmy na Majorkę w sezonie, bo komuś zostały gdzieś miejsca i można kupić sobie w dwie strony w bardzo dobrych cenach. W Madrytu był lot za 2000 do Peru. W dwie strony. Co to jest? Bo cena biletu w jedną stronę może być wyższa niż cena w dwie strony. Ubezpieczenie. Większość polis to są pakiety. One zawierają z góry zdefiniowane świadczenia. I ważne jest to, żeby zwrócić uwagę na jak najwyższą sumę w przypadku kosztów leczenia. Jeżeli ktoś jedzie w jakieś tereny górzyste chociażby, tak? No to jak najwyższa kwota z tytułu kosztu ratownictwa i kosztu akcji poszukiwawczej. Szczepienie. Nie jesteśmy odporni na szereg bakterii czy wirusów występujących w danych miejscach. Do takich krajów, zwłaszcza afrykańskich na przykład, należy się przygotowywać z wyjazdem dość szybko, żeby zdążyć ze szczepieniami. Żółta febra, jeżeli się nie mylę. Jeżeli chodzi o malarię, to są tabletki na malarię tutaj dostępne na rynku. W tej chwili szczepionki są dosyć rozbudowane, więc ich szczepień nie ma dużo. Należy konkretnie do każdego kraju podejść indywidualnie, żeby upewnić się, w którym kraju które szczepienia należy wykonać, bądź które są zalecone. Waluty. Trzeba sprawdzić, czy w danym kraju są bankomaty. Wymiana na mieście pieniędzy nie jest do końca bezpieczna. Nie sądzę, że na Sawanie w Etiopii stoi bankomat. W wielu krajach jest tak, że turysta no, jest taki troszeczkę naciągany i czasami pada łupem oszustów. Warto zerknąć na stronę serwisu i porównać kursy walut w kalkulatorze walutowym z tymi oferowanymi przez banki. Dzięki temu łatwo przekonać się, ile możemy oszczędzić na samej wymianie walut. Na przykład, jeśli chcielibyśmy wziąć ze sobą w podróż 1000 euro, korzystając z usług naszego serwisu wymiany walut, dzisiaj zaoszczędzimy 226 zł. Numer 6. Schowki. Koniecznie trzeba pamiętać o tym, żeby nie trzymać wszystkich pieniędzy w jednym miejscu, tylko rozlokować je w różnych miejscach. Poznałam dziewczynę, która została okradziona tak, że podłożono jej broń do głowy i zabrano z niej wszystko. Torbę, torebkę, aparat, przyciutko. Myślę o tym, żeby mieć dokumenty swoje skserowane w kilku egzemplarzach. Stwierdziłam, że muszę mieć gdzieś jeszcze bardziej schowane pieniądze i od tej pory miałam dwie skrytki na ciele, tak, gdzie miałam paszport, karty. Dobre są do tego torebki takie na podkoszulkę. Mam taki średniej urody pasek, który jest po prostu wpuszczany w szlufki. Pod pachę lub też w okolicy pasa. Który naprawdę jest moim prywatnym bankomatem. Numer 7. Apteczka. Następnie skompletować sobie apteczkę w razie W. To jest zwykle antybiotyk, to są antyseptyki, plastry, bandaż, które mogą mi uratować sytuację. Numer 8. Ubrania. Spakować parę szmat, absolutnie nie patrzeć na to, jakie ciuchy się pakuje. Tak, żeby można było się spakować 10-12 kg. Najważniejsze są dobre buty. W takiej podróży to nie ma potrzeby takiego
bez przerwy przebierania, ubierania. Parę t-shirtów, jakaś koszulka z długim rękawem. Dwie pary spodni, długie i krótkie. Wszystkie rzeczy, jakie zabieram, wiem, że mogę spokojnie zostawić w danym kraju. Numer 9. Adresy. Staram się mieć na pierwszą noc już zarezerwowany jakiś nocleg. Nie śpię w hotelu, który jest sztucznym tworem. Wszędzie hotele są takie same, ale śpię u kogoś w domu. I tak, jakbym był w rodzinie. Couchsurfing. Najwspanialszy sposób na podróżowanie. Nie spodziewałem się, że korzystanie z tej sieci, czy z tego sposobu nocowania będzie tak łatwe. Numer 10. Sprzęt fotograficzny. Aparaty są nieodłącznym elementem i chyba w moim wypadku najważniejszym. Co jest dla mnie najważniejsze? Bo co to moje wspomnienia? To są sytuacje, których nigdy nie będę w stanie opisać, a jeśli chciałbym opisać, to zawsze mogę to otworzyć i mieć gotowy materiał. Robię również te zdjęcia dla swojej córki, po to, żeby jej pokazać, jak można podróżować. Jak Wam się podoba nasza lista? Czy coś byście do niej dodali? Co Wy zabieracie na swoje wyjazdy w egzotyczne miejsca? Podzielcie się swoimi poradami w komentarzach. Najbardziej kreatywne wpisy nagrodzimy zestawami gadżetów cinkciarz.pl. Nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału. Ja mam jeszcze jakieś 2229 godzin marszu do Kambodży w tamtą stronę, więc zanim tam zdążę dojść, to Wy zdążycie obejrzeć nasze pozostałe produkcje. Do zobaczenia.